Rodzynek TV przedstawia. Kolejną pozycją, jaką przygotujemy, będą smażone kalmary, czyli kalmari fritti, do których podamy dwa sosy, mianowicie ziołowo-czosnkowy oraz sos curry. Do kalmarów będziemy potrzebować tuby z kalmara, to jest świeża tuba z kalmary. Potrzebujemy ugotować ją do miękkości, czyli około pół godziny po ugotowaniu. Skurcz nam się wygląda mniej więcej tak. I do panierowania kalmara potrzebujemy mąkę, rozbełtane jajko i bułkę tartą, a do przygotowywania sosów obydwu będzie nam potrzebny majonez dobrej jakości, jogurt naturalny, pasta z kolendry, ewentualnie świeża kolendra, trawa cytrynowa, ewentualnie tak jak my tu mamy pastę z trawy cytrynowej oraz różne świeże zioła w zależności od preferencji, upodobań i co kto lubi. Oczywiście czosnek. Dobrze. Ja zajmuję się przygotowaniem panierowanych krążków z kalmara. Kalmary kroję na mniej więcej półcentymetrowe krążki. Opanieruję je w sposób klasyczny, czyli jak już Marcin powiedział, mąka, jajko, bułka. Usmażymy je na głębokim tłuszczu, na rumiany kolor. Bardzo fajna, szybka przekąska. Do niej dwa zimne sosy. Myślę, że stworzą wspaniałą, jednolitą całość. W międzyczasie ja siekam czosnek. Dodając sól, rozgniotę go na taką pastę na desce. Nie będzie nam chrupał w sosie pod zębami, a odda swój świetny aromat. W krążki skroiłem około 2,5 tuby kalmara. Pierwszy etap to miska z mąką. Tutaj muszą dokładnie się nią pokryć. Mąka musi je w całości opruszyć. Następnie przekładam je do rozmąconego jajka. Następnie bułka i smażenie w głębokim tłuszczu. Szykuję sobie tutaj bazylię, rozmaryn, odrobinę kolendry. Chociaż kolendrę mam w paście. Odrobinę pietruszki. Krążki już dokładnie pokryły się bułką, co utworzy na nich wspaniałą, chrupiącą panierkę. Wędrują na rozgrzaną patelnię. Do obydwu sosów dodaję musztardę i majonez w takich samych proporcjach. Do czosnku dodawałem sól, więc ściekane zioła i czosnek. Wystarczy tu dodać tylko i wyłącznie pieprz, pomieszać i będzie to wspaniały dipper do naszych kalmarów. Do drugiej sosjarki, gdzie mamy już majonez i jogurt naturalny, dodam trawę cytrynową, pastę z trawy cytrynowej, odrobinę pasty curry. Tu bardzo delikatnie z przyprawami, gdyż pasta curry jest już i słona, i pikantna. Dodam jeszcze, że po usmażeniu nasze krążki ułożymy na mocno dekoracyjnym platerowym talerzu. Całość obsypiemy świeżo tartym parmigiano reggiano, czyli parmezanem. Kalmari fritti jest taką tradycyjną włoską przekąską. Także tutaj parmezan na pewno będzie świetnie pasował. Wiktor, może mi pomożesz? Rozlejemy sosiki tak, żeby było... Wlejmy jednocześnie do jednej sosierki. Okay. Dziękuję. Nie ma problemu. Na środek naszego talerza. Ja może dodam, że do naszej przystawki to są nasze tylko propozycje sosów. Możemy również zrobić każdy jeden zimny dip, czy to będzie pomidorowy, czy ziołowy w innej postaci, z innymi ziołami. To już nie robi wielkiej różnicy, to jest tylko nasza propozycja.
Żeby potrawa uzyskała efekt light, naturalnie odsączamy krążki na papierowym kuchennym ręczniku. Jak najwięcej tłuszczu musi przejść do ręcznika. I układamy na talerzu. Obsypiemy jeszcze świeżo startym parmezanem, żeby włoski klimat został zachowany. Tutaj liść bazylii. Tak powinna wyglądać gotowa przystawka. Smacznego. Smacznego.